Witajcie w kolejnym odcinku z serii o Jarosławie Kukowskim, a dziś o artystycznym dopełnieniu wnętrz, czyli inspirującym związku architektury ze sztuką. Jeśli materiał Wam się podoba, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz zasubskrybowaniu naszego kanału, aby być z nami na bieżąco. Przy okazji zapraszamy Was również do obserwacji naszych profili na social media. Architektura i sztuka to dziedziny współistniejące, od wieków nierozerwalnie ze sobą związane. W takiej relacji pozostają już od czasów antycznych. Kiedy to zaczęto zdobić budowle misternymi detalami, rzeźbieniami, a z czasem także freskami. Początkowo sztuka towarzyszyła wyłącznie obiektom kultu religijnego lub królewskim posiadłościom. Dziś artyzm swobodnie przenika do przestrzeni publicznej, ale również do prywatnych domów. Chociaż architektura jest uznawana za jedną z głównych, obok malarstwa i rzeźby, dziedzin sztuki wizualnej, wszelkie dzieła artystyczne osadzone we wnętrzach czy zurbanizowanej przestrzeni postrzega się zwykle jako element dodatkowy, dopełnienie wystroju lub konceptu budowlanego. Obecnie wielu projektantów przełamuje ten stereotypowy sposób myślenia i traktuje sztukę na równi z innymi składowymi aranżacji, wkomponowując ją w projekt, a nawet starając się budować zamysł architektoniczny wokół wybranych dzieł. Obecność sztuki we wnętrzu ma walory estetyczne, ale nie tylko. Wkomponowana w przestrzeń praca artysty nadaje jej prestiż, dodaje głębi, tworzy pole dla odczuć wrażliwości, refleksji i interpretacji. Dobór dzieł wiele też mówi o ludziach, którzy się nimi otaczają. Sztuka niejako definiuje mieszkańców danej przestrzeni, wyraża ich osobowość, a tym samym tworzy tożsamość wnętrza. Sprawia, że nabiera ono unikalnego, jedynego w swoim rodzaju charakteru. Czy w nowoczesnych wnętrzach jest miejsce na sztukę? Posłuchajmy komentarza eksperta Jarosława Kukowskiego. Mówi on, iż wnętrze może być dziełem sztuki, a nawet powinno. Sztuka to harmonia i piękno. Mamy w nim czuć się dobrze, wypoczywać, ale również móc się skoncentrować na pracy, jeżeli to potrzebne. Dzieło sztuki we wnętrzu to jego dopełnienie, kropka nad i. Może też harmonizować przestrzenie, łączyć je kolorem lub trójwymiarową formą. Złoty podział można stosować nie tylko w malarstwie, ale i we wnętrzach. Kolekcjonerzy wypełniają malarstwem całe przestrzenie, często stosując zasadę harmonii przez kontrast, gdzie wiele prac różnych artystów tworzy całość, dobraną według pewnego klucza tematycznego lub gry kolorów. Ciekawie wygląda też duża, pojedyncza praca malarska, nawet minimalistyczna, budując klimat pomieszczenia. Projektanci wnętrz wkomponowywali w aranżację moje prace z serii Memento w formie wielkich zegarów, twierdząc, że zegar jako dzieło sztuki tworzy całe wnętrze i do niego dopasowując właśnie kolejne elementy wystroju. Bywało, że zegar prosto z wystawy w muzeum, na przykład w Louvre czy Zachęcie, trafiał do wnętrz, mając jednocześnie historię wystawienniczą, a teraz nabierał nowej funkcji, stając się obiektem designerskim. Dziś dobrym miejscem dla sztuki jest tak naprawdę każda przestrzeń, bo dawkę artyzmu można wprowadzić wszędzie. Przekonani są o tym m.in. twórcy ogólnopolskiego konkursu Art in Architecture Festival, organizowanego przez Fundację Innowacji Społeczno-Kulturalnych, którego celem jest zachęcenie inwestorów i architektów do współpracy z artystami przy realizacji wystroju wnętrz. W 2021 roku nagrody przyznano w kategoriach mieszkanie-dom, przestrzeń publiczna, biuro, hotel, honorując najciekawsze projekty w wyjątkowy sposób łączące architekturę z szeroko rozumianą sztuką. Wyznaczone kategorie pozwalają uzmysłowić sobie, że instalacje artystyczne mogą z powodzeniem zaistnieć w dowolnej przestrzeni. Znamienny jest także motto festiwalu. To słowa Leonardo da Vinci, który wmawiał, że piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Dostrzeżona przez włoskiego mistrza wartość duchowa, ponadczasowa i nieprzemijająca dzieł artystycznych, to istota tej dziedziny kultury. Dobór pojawiających się we wnętrzu dzieł nie powinien być przypadkowy. Zamiast bezrefleksyjnie wybierać dowolne prace z rynku dzieł sztuki, czy też ich replik, lepiej pochylić się nad tym wyzwaniem i przemyśleć własne estetyczne upodobania oraz wychwycić wymagania, jakie narzuca nam aranżacja wnętrza. Można też połączyć odwrotną drogą i do już wybranej pracy malarskiej, rzeźbiarskiej czy graficznej dobrać odpowiednią stylizację, tak aby perfekcyjnie wpisała się w przestrzeń lub została należycie wyeksponowana. Nie każdy jednak musi być ekspertem w dziedzinie kompozycji. W związku z tym, jak na wystawach o sposób prezentacji dzieł dba ich kurator,
tak wprowadzając sztukę do wnętrz prywatnych, warto zasięgnąć porady projektanta. Dobrze jest poszukać wiele możliwości, by symultanicznie, łącząc artyzm i architekturę, móc tworzyć prawdziwie inspirującą całość, gdzie obie dziedziny pozostają wobec siebie w pełnej harmonii i tą harmonią obdarowują obcujących z nimi mieszkańców. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka o artystycznym dopełnieniu wnętrz. Za tydzień widzimy się ponownie z kolejnym odcinkiem z serii o Jarosławie Kukowskim. Do zobaczenia!